W ostatnim czasie zauważyliśmy wzmożone zainteresowanie tokenami NFT oraz dziełami sztuki związanymi z tokenami. Czym są tokeny i jak chronić dzieła z nimi związane? Token NFT. W pierwszej kolejności spróbujmy rozszyfrować skrót non-fungible token, czyli tak zwany token niewymienialny. Nie za wiele nam to mówi. Spróbujmy więc posłużyć się przykładem. Załóżmy, że Piotr w przypływie literackiego uniesienia napisał książkę i opatrzył ją specjalną dedykacją. Następnie zapisał tą książkę na swoim komputerze w PDF-ie. Technologia NFT umożliwia mu uzyskanie specjalnego identyfikatora i certyfikatu poświadczającego autentyczność i niepowtarzalność tego konkretnego egzemplarza. Piotr, pisząc swoją książkę i zapisując ją na komputerze, stworzył pierwszy i jedyny jak dotąd cyfrowy egzemplarz swojego dzieła. Token NFT pozwoli zabezpieczyć autentyczność i niepowtarzalność tego utworu. Wszystko odbywa się z użyciem dedykowanej platformy NFT, zaś sama niepowtarzalność, niewymienialność tego tokena gwarantowana jest za pomocą technologii blockchain. Jeżeli stanę się właścicielem, nabywcą tego tokena, będę mógł pochwalić się tym, że posiadam pierwsze, unikatowe, kolekcjonerskie wydanie cyfrowego dzieła mecenasa Rafalskiego. Dla mnie jest to bezcenne. Dla innych równie bezcenne może okazać się pierwsze cyfrowe wydanie dzieła J.K. Rowling czy Stephena Kinga. Zatem technologia NFT pozwala nam zabezpieczyć i zagwarantować autentyczność konkretnego, cyfrowego egzemplarza danego dzieła. Co jeszcze może być przedmiotem tokenizacji? Katalog przedmiotów, które mogą zostać zapisane cyfrowo w formie tokenu NFT, jest bardzo szeroki. Na pewno w tej chwili nie jest wyczerpany. Przede wszystkim są to dzieła sztuki, takie jak obrazy, literatura, czy chociażby nagrania filmowe. Ale z przekazów medialnych dowiadujemy się, że jako token NFT można zapisać części ciała celebrytki, a jeden z polskich pionierów NFT chwali się tym, że może stokenizować fragment duszy każdego z nas. Co do zasady, utwory, które mogą zostać zapisane w NFT, możemy podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, są to utwory, które mają swoją fizyczną postać, zostały stworzone jako utwory analogowe, a później przekonwertowane na cyfrową postać, a do nich został dodany token potwierdzający ich autentyczność. Drugą grupą są utwory, które powstały jako cyfrowe od samego początku, a token potwierdza ich niepodzielność, oryginalność, a także to, kto jest ich twórcą. Jakie prawa są związane z tokenami NFT? W zakresie praw własności intelektualnej najczęściej będziemy mieli do czynienia z prawami autorskimi. Co jednak bardzo ważne i istotne, przedmiotem ochrony prawa autorskiego nie będzie sam token, a co najwyżej jego zawartość. Token jest wytwarzany za pomocą wysokospecjalistycznej, technicznej wiedzy, a zatem nie będzie on spełniał przesłanek utworu. Zupełnie inaczej sprawa może się mieć w przypadku zawartości samego tokena. I tutaj sprawę zawsze musimy badać bardzo indywidualnie i sprawdzić, czy to, co jest przedmiotem tokenizacji, czy to, co zostanie zabezpieczone tokenem, jest twórcze, indywidualne, kreatywne, czyli może spełniać przesłanki utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Katalog takich utworów jest dowolny. To znaczy, możemy mieć do czynienia z opracowaniami, czyli twórczymi przeróbkami utworów, możemy mieć do czynienia z utworami inspirowanymi, współautorskimi. Oprócz praw autorskich, możliwa jest także ochrona przedmiotu tokenizacji, czyli zawartości tokena, na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej. Przykładowo, gdyby tokenizacji podlegał logotyp, który uzyskał wcześniej prawo ochronne jako znak towarowy, mielibyśmy do czynienia z tak zwaną kumulatywną, podwójną ochroną prawną. Zawartość tokena chroniona by była zarówno przepisami prawa autorskiego, jak i przepisami prawa własności przemysłowej. Należy zastanowić się, jakie prawa nabywa nabywca tokena. Nabywając token, nabywca nabywa jedynie własność
kopii cyfrowej, konkretnej kopii cyfrowej danego dzieła. Natomiast nie nabywa praw autorskich do samego dzieła. Aby taki transfer praw autorskich doszedł do skutku, musi zostać między stronami zawarta osobna umowa z prawidłowym wskazaniem pól eksploatacji, na których utwór jest przenoszony, jak również ze wskazaniem wynagrodzenia, które przysługuje autorowi dzieła. Komu zatem przysługują prawa autorskie do tokena NFT oraz jak mogą zostać naruszone? W zakresie wiemy już mniej więcej, czym token NFT jest. Wiemy też, że przedmiot, czyli zawartość tokena, może być objęta prawami autorskimi bądź prawami własności przemysłowej. Zastanówmy się zatem, jak słusznie pyta Piotr, kto może być autorem, a także kto potencjalnie może naruszyć prawa do zawartości tokena. W pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o autorstwo do przedmiotu tokena, autorem będzie twórca dzieła, które zostało stokenizowane. Oczywiście prawa tego twórcy mogą z czasem wygasnąć, jeżeli mówimy o majątkowych prawach autorskich, jak także twórca może tymi prawami rozporządzać. Dlatego każdorazowo należy sprawdzić, kto w danym momencie posiada prawa autorskie bądź też prawa własności przemysłowej do zawartości tokena. Jeżeli chodzi o potencjalnych naruszycieli, to mamy dwojakiego rodzaju grupy, które najczęściej trzeba będzie brać pod uwagę. W pierwszej kolejności będzie to twórca samego tokena. Wracając do przykładu z książką Piotra. Gdybym skopiował tą książkę z jego komputera, a następnie stokenizował ją za pomocą platformy NFT i spróbował sprzedać taki cyfrowy egzemplarz, ewidentnie naruszyłbym monopol prawno-autorski Piotra i mógłbym z tego tytułu ponosić odpowiedzialność. Drugą grupą potencjalnych naruszycieli są nabywcy tokenów. Jak słusznie wspomniał Piotr, nabywając tokena nabywamy jedynie prawa do cyfrowego egzemplarza danego dzieła, a nie prawa autorskie czy też prawo własności przemysłowej do zawartości tego dzieła, tego tokena. W związku z tym, jeżeli nie zabezpieczyliśmy się jako nabywca tokena w tym kierunku, że zawarliśmy umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych bądź umowę licencyjną pozwalającą nam na korzystanie, eksploatację z zawartości tokena, również możemy być tymi, którzy potencjalnie naruszą prawa twórcy tokena czy tego podmiotu, któremu prawa przysługują. W tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo tokeny NFT zostaną z nami i jak długo będą popularne. Natomiast należy bacznie przyglądać się temu rynkowi, dlatego że jest to rynek wielomilionowy oraz jest bardzo podatny na spekulacje. Zatem mamy do czynienia z nieuregulowanym autonomicznie stanem prawnym dotyczącym obrotu zarządzania tokenami. W związku z tym musimy do tego typu transakcji stosować przepisy dotychczasowe, przepisy kodeksu cywilnego, przepisy prawa autorskiego, które nie zawsze będą dostosowane do zmieniających się nieustannie realiów naszego życia społecznego.